Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Głównie reforma sądownictwa pana ministra Gowina polegała na likwidacji. Świadomie używam tego słowa, likwidacji sądów. I najgorsze jest w tym, że z 79 sądów zlikwidowanych zostanie w perspektywie 13 sądów w Wielkopolsce. A szkoda, panie ministrze, że tylko oszczędził pan swój okręg wyborczy i wyznaczył pan dwa sądy do tego typu zabiegów. Podczas debaty wielu posłów, szczególnie posłów wielkopolskich, krytykowała pana pomysły. I ta ustawa, nad którą dzisiaj debatujemy, ma możliwość przywrócenia stanu sprzed pana reformy. W związku z powyższym zwracam się do posłów, szczególnie Platformy Obywatelskiej, aby poparli ten projekt. I nie chciałbym wyjść z tej sali w przekonaniu, że występując, krytykując reformę Gowina, mówiliście tylko po to, żeby mówić. Mamy szansę naprawić to, co pan minister, nieświadomie mówiąc, pominę to zdanie. I mam pytanie ostatnie do pana ministra obecnego sprawiedliwości. Panie ministrze, czy zamierza pan iść dalej tą drogą w reformie sądownictwa, w której szedł minister Gowin? Dziękuję bardzo.